Witam was serdecznie, z tej strony Remix. To jest kolejny odcinek z Medieval 2 Total War Stainless Hill. Węgry do boju nadal idą. I cykamy turę. Republika Genui. Spoko, trade rights. I dajcie jeszcze mapkę. Żebym widział, jak tam sobie poczynacie. No właśnie, wy na Krymie sobie siedzicie. Wenecja, co chcecie? Z przyjemnością. Very reasonable. Kandydat do adopcji. Bardzo lojalny, weźmy go. Co to jest? Ha, prawa handlowe mamy mieć z Niemcami, ja? No wyślemy do nich dyplomatę. Trade, mapa. No, Deutsche tu najebali tych terenów. Więc Kaisu od Gildii Kupców. Dobra, tu się turcie będą jeszcze robić. Tutaj to samo. Trzeba poczekać. Połączymy te siły. Tutaj te rebelianty. Nie wiem, czy będziemy w stanie ich ominąć. A widzimy, że w Adrianopolu tutaj już się... się to zwolniło trochę miejsca. Katymidat od Fatymidat. The Holy Roman Empire. Byzanty Empire. Co chcecie? Dobra, zwróć się. Farewell, my lord. And thank you. I bring word from my people, noble lord. No, we will not accept such a thing. Chuja! Farewelle! Ja chyba na Bizancjum zeskoczę od razu, tak cik! Bo ja tu myślałem, że oni tutaj są lepsi. W baja, jo? Budujemy księciunia, żeby nam tam księżulkę bardziej, żeby nie fikał. A więc tak, Bizancjum. To jest bizantyjskie wtedy, a nie weneckie, dobra. Tu raz, dwa. I tu cztery. No plus tamto, które jest już stracone. No to jakoś nie fascynuje swoją armią. Miastami swoimi. Ja mam więcej miast chyba. Zaraz zobaczymy statystyki, jak to wygląda. Zostawiamy tutaj bośniaków. Trochę dużo tych strzelców mamy. Bośniak. Nie ma kogo zostawić. Zostawimy chorwackich toporników. Move in the morning, man. Dajcie chwilę. No okej. Nie możemy się ruszyć. You will, my king. Mamy piękny hajsik już. Już się zrobił piękny hajsik.
Gildia Teologów. Król norweski nie żyje. Gift od Popka. Okej. Podejdziemy troszkę. A, tu są dwa miasta. Spchamy się jak najszybciej tutaj. Ateny i Korynt. Jeszcze nie bronione. I to jest jeszcze forteca. To musi być nasze. Dobra, teraz możemy podawać po prostu wszędzie i wszystko. Czyli tak. Szyło, Sofia. Tu powiedzmy, że pizniemy sobie teraz pola. Nie ma pól. Walniemy to. Worot. Baraki. Jeszcze silniejsze jednostki ja chcę. Kassa. Dawaj kopalnia. Esztegorm. Na przyszłość. Dobrze, i to by było wszystko. Jeśli chodzi o budowanie. Ha, kupiec. Trzeba tego tu gamonia wyjebać. No i więcej nie widzę terenów, na które można by jakieś tutaj się rzucić. Czy surowców. Kingdoms of Dynma. Wyglądają jak Anglicy, tylko że inny kolor. Aha! Gałgany. Hanat Kijowski, myślę, że to się nazywa. Ja mam do was papę wysyłać. Dobra, w Waradzie muszę nową armię stworzyć. Bo mi fikają. Kuźwa. What? Dobra, stoczymy bitwę. Szybko. Dobrze bronią Grecy tych swoich miast. Ale dobra, jak pokonamy ich, to wtedy będzie można łatwo zająć szybko Korynt, szybko Ateny. Będzie ładny hajsik, dodatkowo będzie nowa forteca, więcej jednostek. Dobra. Puść ten orchard, puść ten orchard. A oni są już z przodu ustawieni, dobra. Za nimi widzę są. Piechota jest. Skrzydlająca piechota. No, stawili wszystko tak, jak powinno być ładnie. O, bodyguard! Dwóch tam. Wolniemy. Strzelców konnych. Generalów Baduga. Teraz pytanie, czy oni pójdą tak, jak ja bym chciał, jeżeli ich po prostu tak cyknę. O. No to proszę do przodu. Dobra, ładować już tych crossbowmenów. Idą. Ora.
A zdążę nawet pewnie ich ostrzelać tutaj. Ej, nie strzelać teraz. No cofać się do cholery. Szarżą 20%. Zajebali. Oż chuj. Ale oni mi skontrowali. Lekka piechota, to możemy normalnie się z nimi lać. O kurde, już... strzelać, strzelać. Trzymajcie się, pawężnicy. Chyba tamten będzie ich kasował. Powłączajcie sobie to uciekanie. Will be ours. No idzie odsiecz węgierska. Musimy sobie troszkę przyspieszyć. Dzida. I elegancko, no i wpierdolili się nasi. Super. Nawet tą jedną mapę bym ich pokonał. Po prostu kawalerią bym tam się powbijał, morale by im pizgły. Także jedna armia jest trochę nasza już ubita mocno. Tymi z katapultą zajmiemy sobie Korynt. Tymi zaczniemy oblegać. Okej, no i mamy Bałkany. Znaczy nie do końca, bo tam jeszcze cholerne Bizancjum sobie siedzi. Ale mamy. Jesteśmy z nimi w stanie at war.
Nie podoba mi się ta rozkarma tutaj. A może się uda, zobaczmy na takim maksymalnym speedzie. Picia, cholera, nie mam. Okej. A, drabiny mają chuja. Myślałem, że uda się gnieździć przy bramie, wtedy jeszcze coś tam by można było zrobić, bo byśmy tam ich dziabali tą balistą. No i co, no zabijamy trochę. 10% ubiliśmy, czyli 50 ludzi na razie. No spoko. Dobra, poddajcie się. No setkę stracili. Moją Tesalonikę, no. Has laid siege. Rebels. My king? Yes, my lord. A tutaj już toparnicy pilnują. Fucking jedne. Ale ładnych miczników mają. Hojej, hojej! Chyba nie powinno być przeszkód. Dobra. Cyk. Co my tu mamy teraz? Dobra. Teraz tak. To ciebie wtedy zostawię. Jedziemy, zostawiamy ciebie. No i ciebie tylko zostawimy. Reszta wyrusza. Czyli mamy dwa miejsca. To ten oddział pójdzie na armię wroga, a ten pójdzie sobie zajmować zamki. Tutaj zostawimy. Tutaj zostawimy tak, te dwa miecze. Tych sobie później wezmę do tego. Do nocnej straży. No nie podoba mi się ten rusek tu. Mangonele sobie wybuduję. Trzech bośniaków. Dobra, gdzie coś można wybudować? Hajs jest, trzeba to wydać. Szkoła. Belgrad. Pole. Brasov. Piekarnia. Publiczne ścięcia, czy tam powieszenia. No i wygląda to dobrze. Turujemy.
Holy Roman Empire. Republika Wenecji. Dobra. No kurde, nie wiem, czy byśmy ich kupili. No ale spróbować możemy. Możemy kogoś sobie wynająć przecież. Chociażby jakieś dwie jednostki. O. I po tej bitwie wtedy zakończymy ten odcineczek. No mają doświadczonego wodza tutaj. Trzeba go ubić, żeby Bizancjum straciło ważną osobliwość. Więc tak, mamy tutaj łuczników. No przecież zawsze było, że Ctrl M to jest, są po prostu piechota strzelecka, nie? Puszczysz. Dobra, za nimi mam piechotę, więc... Dobra, spoko. Chcesz to nazwać piechotą? Nawet nie można, to są chłopy. Tak, proszę mi to zabić szybciej. Też od razu. Chujowo, że pod górką. Ale on też nie jest tak bardzo z górki. Jesteśmy tak 50-50. Dobra, możecie strzelać? Nie, ale zaraz będziecie mogli. Wy już oczywiście możecie. No wy to po prostu genialnie ich wycinacie. Strzelać sobie ładnie. Shit. Slow-mo. Kurde w mordę. Owe glizdy. Dobra, atakujemy ich, bo widzę, że świrują mnie żąbka. No i tu już możemy ich wyciąć.
Teraz to można przyspieszyć jakoś. Okej, zatrzymali. The battle seems to be swinging in our favor. From such tidings does victory emerge. No, tak jakoś się tutaj średnio robi. Mają tych Spearmanów. Nie. Trzeba zaatakować tych tutaj lekką piechotę, rozbić ich w ogóle w pizdu. Jep. Nie ma ich. Dobra, bo mi generał zginie. No, a teraz dorwiemy tego jego wielkiego dowódcę. Ubić gniota! Super. Tylko chyba przeżył i to nie jest już dobra wiadomość. O, jednak nie. Victory! Dobra, schowamy się na chwilę w Sofii. Naprawimy tych dwóch. Jednego włócznika. No i co? Zakończymy w tym momencie odcinek. Ja się z wami będę żegnał. Na razie trzymajcie się, do zobaczenia w następnych. Yo!